Marzena Gitler, Głos 24. W naszym studiu gości dzisiaj Martyna Klimek, która wraz z mamą Katarzyną opowie nam o starcie Martyny w muzycznym talent show The Voice Kids. Martyna swój przebój wykonała tak przebojowo, że odwróciła od razu trzy fotele. Martyno, czy to twój debiut? Czy masz już jakąś dłuższą historię związaną z muzyką, ze śpiewem? To znaczy, ja już od najmłodszych lat śpiewałam w przedszkolu, ale to wtedy było tak bardziej domowo, dla rodziny. I potem w klasie, dobrze pamiętam, chyba w drugiej zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu i zaczęła się już bardziej taka profesjonalna droga, czyli zaczęłam jeździć na konkursy, uczyć się piosenek i no i tak to się rozwinęło i jesteśmy teraz w tym punkcie. Pani Katarzyno, no to Pani podjęła decyzję o tym, żeby Martyna uczyła się w szkole muzycznej. Bo wiele dzieci w przedszkolu śpiewa, występuje. Jak to się stało? Czy ktoś to Pani podpowiedział? Czy Pani rozpoznała ten talent w córce? Znaczy, no od samego początku było wiadomo, że Martynka chce się rozwijać muzycznie, i to w przedszkolu już panie mówiły, zawsze brała udział w przeróżnych spektaklach, wydarzeniach, występach. No my też mamy takie tradycje muzyczne, ja z mężem też graliśmy na instrumentach i zawsze nam się wydawało, że szkoła muzyczna to jest taki dobry kierunek, jeśli chodzi o kształcenie, nie tylko zresztą muzyczne, bo też i ogólnokształcące. A że zawsze wracając, idąc do mojej pracy, miałam szkołę muzyczną na Basztowej, no więc tak sobie kiedyś pomyślałam, że fajnie by było, gdyby Martynka do tej szkoły wystartowała, zdała egzamin do pierwszej klasy, no i do tej pory się spełnia sukcesami. W tym roku kończy 8. klasę i mamy nadzieję kontynuować szkołę drugiego stopnia muzyczną. Tutaj już bardziej Martynka może opowie, bo już ma bardziej sprofilowane swoje takie kształcenie muzyczne, które chciałaby kontynuować. Ale wszystkim polecam. To jest bardzo dobry sposób nie tylko kształcenia muzycznego, ale też w ogóle takiego estetycznego, takiego kształcenia, powiedziałabym ogólnorozwojowego. A skąd pomysł w ogóle Martyna, żeby wystartować w tym talent show? Czy to mama ci podpowiedziała, czy nauczyciele, czy to było jakieś twoje marzenie? To znaczy, od najmłodszych lat ja oglądałam program The Voice of Poland i zawsze gdzieś tam sobie mówiłam, że kiedy dorosnę, to już będę na tyle doświadczona, żeby móc iść i tam się zaprezentować. I nagle pojawił się program The Voice Kids i już od pierwszej edycji ja mówiłam cały czas mamie, że tak, ja chcę iść, chcę spróbować. No i nadarzyła się taka okazja. Wreszcie poczułam, że jestem gotowa, że mam co zaprezentować. I zgłosiłam się na castingi. No a jeśli by któraś z twoich koleżanek też chciała startować, czy byś jej to doradzała? Co musi osiągnąć twoim zdaniem? Co musiałaś osiągnąć, żeby w ogóle zdecydować się na coś takiego? Jaki jest ten taki minimalny poziom, a może właśnie trzeba już coś mieć w sobie? Wydaje mi się, że najważniejsze tutaj są bardziej ambicje. Jeżeli ty chcesz naprawdę spróbować, no to próbuj, nic cię nie ogranicza. Jednak trzeba, wiadomo, mieć to doświadczenie, bo z byle czym się raczej tam nie pójdzie. Gdyby ktoś mnie zapytał o zdanie, to bym na pewno bardzo zaprosiła, bo atmosfera była genialna, ludzie byli przemili, przekochani. Cały program w ogóle wspominam bardzo dobrze i na pewno jest to takie dobre wspomnienie. No, wybrałaś piosenkę tak mało znaną, Marceliny Karmelowe. Dlaczego akurat ją? Myślę, że głównie dlatego, że jest to piosenka tak w moim stylu. Ja właśnie takie piosenki lubię śpiewać, też piosenki po polsku. Tak poczułam, że to jest taka idealna piosenka, ma idealny przekaz. Tak wpasowuje się w taki mój klimat. Czyli nie chciałaś udawać kogoś innego niż jesteś. Dokładnie. To jest bardzo ważne, bo często młode gwiazdy bardzo szybko zmieniają swój wizerunek i stają się nagle jakimś zupełnie innym. Czy ty będziesz chciała być zawsze wierna sobie? Tak, oczywiście.
Poza tym Martyna, o czym też nie wspomniała, lubi słuchać muzyki alternatywnej, a to niejako też się wpisuje w ten jej wybór. Na pewno daleka była od wyboru śpiewać wielkimi głosami, na przykład jak Adele czy Beyoncé, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest akurat no, nie w jej stylu. Tu akurat jej takie gusta muzyczne i to, czego słucha na co dzień, jest całkowicie inne niż to, co się powiedzmy prezentuje jakoś tam komercyjnie na scenie. No tutaj był jakby wybór jeden z wielu, natomiast było wiadomo, że Martyna będzie się tutaj obracać w kręgach muzyki alternatywnej czy też rockowej. No, słuchałam tego twojego wykonania i rzeczywiście im dłużej trwał ten utwór, tym bardziej można było zobaczyć barwy twojego głosu, no i zrobiłaś prawdziwe show, bo aż trzech jurorów powiedziało tak dla ciebie i chciało mieć ciebie w swojej drużynie. A dlaczego akurat wybrałaś Dawida Kwiatkowskiego? Przepraszam. Pomyślałam sobie, że Dawid byłby taką idealną bratnią duszą dla mnie. Tak stwierdziłam, że to będzie akurat ten juror, któremu mogę zaufać, u którego się wiele nauczę, który ma mi coś do przekazania, z którym na pewno spędzę świetny czas. I ja w ogóle się wahałam do ostatniego momentu, bo nie miałam naprawdę silnego pojęcia, kogo wybrać. Ale tutaj rozum, serce podpowiedziało. Ale czy to jest bardzo takie absorbujące startowanie w takim programie? Jak ci się to udaje w ogóle pogodzić z takim normalnym życiem? To znaczy, nie jest to jakoś bardzo trudne. Oczywiście teraz, kiedy już odcinki zostały wyemitowane, to popularność w internecie trochę wzrosła. Natomiast ja jestem z dużego miasta, więc tutaj nie jest tak, że mnie każdy na ulicy rozpoznaje. Ale jest to takie miłe uczucie, kiedy ludzie na przykład napiszą do mnie z gratulacjami, czy piszą, że zostali moimi fanami. I no, bardzo to podnosi tak na duchu i ma się motywację do dalszej pracy po prostu. No tak, ale ten talent może wygrać tylko jedna osoba. Jednak jest tam taka nuta rywalizacji i niełatwo jest jakby zachować taki balans między tym realizacją tych ambitnych celów, a tym, żeby się po prostu dobrze bawić. Co jest dla ciebie ważniejsze? Chciałabyś wygrać? Jesteś w stanie dużo dla tego poświęcić? To znaczy, ja czuję, że do jakiegokolwiek etapu dojdę, to dla mnie nie ma za bardzo znaczenia, ponieważ samo to, że w ogóle dostałam się na te przesłuchania, że miałam szansę zaśpiewać przed tymi jurorami, to już było wielkie osiągnięcie. A dzieci w programie są wszystkie naprawdę genialne i nie wydaje mi się, żeby było czuć między nami jakąś wielką rywalizację. Czy jest ktoś taki, no bo już te drużyny jeszcze się kompletują, ale już niektórzy zostali wyłonieni. Z kim chciałabyś zaśpiewać w przyszłości, na przykład w duecie? To jest bardzo ciekawe pytanie i chyba nie mam na nie odpowiedzi. Nie wydaje mi się, żebym jak na razie miała taką jedną osobę wytypowaną. Ale zobaczymy, co będzie później. No. Na pewno się to okaże, będziemy ci kibicować. A powiedz mi, jak tak prywatnie, kim jesteś? Czy poza muzyką masz jeszcze jakieś inne pasje? Tak, to też również było wspomniane w programie. Ja bardzo lubię czytać książki, bardzo dużo czytam. Również piszę swoje książki, opowiadania, wiersze. Na razie ich niestety nigdzie nie publikuję, dlatego że wszystkie muszą zostać sprawdzone. I interesuję się tematyką filmową, chciałabym też w przyszłości tam zostać reżyserką. Po prostu bardzo mnie ciekawi ten proces tworzenia filmów, programów, seriali i też bardzo dobrym doświadczeniem było zobaczyć to studio The Voice, bo naprawdę dużo się tam dzieje i było to dla mnie coś nowego. Martyna nie jest taką osobą, która chce tak zabłysnąć za wszelką cenę, więc podpytam Panią o te jej muzyczne pasje. Mówiła Pani przed rozmową tutaj w studiu, że gra na czterech instrumentach?
No, czy, no tak, dzieci w szkole muzycznej, w ogólnokształcącej szkole muzycznej mają wiodący instrument i w przypadku Martynki to są skrzypce. Jest dodatkowy, obowiązkowy instrument, to jest fortepian. A oprócz tego Martyna sama się nauczyła grać na ukulele i na gitarze, co nie jest trudną rzeczą, jak się umie grać na poprzednich dwóch instrumentach. I to tak naprawdę dzieciom w szkole muzycznej przychodzi dość łatwo. No natomiast Martynka też nie powiedziała o tym, że przez kilka lat śpiewała w chórze opery krakowskiej, w dziecięcym chórze opery krakowskiej, więc to też było duże doświadczenie, żeby się zaprezentować potem już na większej scenie. Brała udział z chórem opery w wielu spektaklach teatralnych. Brała też udział w warsztatach i w Teatrze Proxima, i w Teatrze Starym, więc takie doświadczenie, jeśli ktoś pyta, czy łatwiej, czy trudniej jest z takim doświadczeniem wyjść na scenę The Voice, to oczywiście jest zdecydowanie łatwiej mieć to doświadczenie, gdzieś tam ten stres zawsze się pojawia. No, scena jest ogromna, jest publiczność, no i wiemy, że są jurorzy, którzy no, są jednymi z słynniejszych w Polsce na tej scenie muzycznej, więc to dodatkowo dzieci stresuje. No, natomiast no, wiele rzeczy, które Martyna robiła gdzieś po drodze, okazuje się, że nam się gdzieś tam wpisują jej zainteresowania, jej pasje, jej takie doświadczenie, wpisuje się w to, że, no, że to jest program dla niej, że nieprzypadkowo się tam dostała. Ja jestem osobiście pod wrażeniem. Cztery instrumenty, szkoła muzyczna, jeszcze chór, nie wiadomo co, jeszcze tyle tych rzeczy związanych. Powiedz mi, jak ty w ogóle normalnie funkcjonujesz? Przecież chodzisz też do normalnej szkoły, musisz, nie wiem, pisać sprawdziany, klasówki. Jak znajdujesz na to wszystko czas? To znaczy, prawda. Masz w ogóle czas na takie normalne życie, bycie nastolatką? Prawda jest taka, że tego czasu rzeczywiście jest mało, jeszcze zważając na to, że w tym roku piszę egzaminy ósmoklasisty, ale gdzieś tam to się po prostu tak wpasowuje, a też robienie tych wszystkich rzeczy, czyli na przykład lekcje śpiewu i tak dalej, to też jest dla mnie taka normalność, to ja już się do tego przyzwyczaiłem i to mi sprawia po prostu radość. Ja nie idę na to z przymusu, tylko sama po prostu chcę tam chodzić i dlatego nie wpasowuję się to w jakieś obowiązki. Ale no, wiadomo, że czasami są te gorsze dni, gorsze weekendy, kiedy trzeba posiedzieć bardziej nad lekcjami. Czasami się pójdzie później spać. Ale na ogół udaje mi się to jakoś wszystko połączyć. No ale gra na instrumencie to jest codzienne ćwiczenie. Przecież każdy, kto miał dziecko, które chodzi do szkoły muzycznej, to wie, że trzeba po prostu ten czas na to poświęcić. Ile tak czasu poza szkołą jeszcze ćwiczysz? To znaczy ja teraz na skrzypcach będę grała w tym roku dyplom, dlatego muszę ćwiczyć więcej i zwykle staram się tak ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu po pół godziny, potem przerwa i następne pół godziny. A na instrumentach tych pobocznych, na fortepianie zawsze staram się grać przed każdą lekcją z moją panią, a na ukulele i gitarze po prostu gram często, bo jest to taka forma dla mnie relaksu. Po już skończonych lekcjach, po nauczeniu się, siadam sobie na łóżku z gitarą czy tam z ukulele i śpiewam. I tutaj już jest czas raczej nieokreślony. A jak obracasz się w środowisku no, ludzi związanych z muzyką, bo chodzisz do takiej szkoły, no, której już i uczysz się przedmiotów ogólnych i muzyki w tej samej placówce. Jak twoi koledzy, jak rówieśnicy przyjęli ten start? Czy mówiłaś im o tym wcześniej, czy to była dla nich niespodzianka? Ja mam zaufanie bardzo do mojej klasy i też do moich nauczycieli. Moja klasa już wiedziała trochę wcześniej, ale oczywiście dostałam gratulacje również od mojej pani wychowawczyni i od innych klas. Czasami widzę, jak na korytarzach w szkole dzieci z młodszych klas pokazują sobie mnie palcami, ale się boją podejść. No i to też tak czuję się wtedy bardzo miło. A czy jest jakaś możliwość, żebyśmy Cię usłyszeli na żywo, tu w Krakowie? Czy masz zaplanowane jakieś koncerty?
Na ten moment nie, chociaż wszystko się może zdarzyć. Nie, na razie nie, ale zobaczymy w przyszłości. Na razie nie możemy mieć żadnych koncertów, bo na czas trwania programu jesteśmy wyłączeni z jakichkolwiek takich publicznych wystąpień. Natomiast Martynka ma swój kanał na YouTubie, ma swój kanał na TikToku, tam od czasu do czasu pojawiają się jakieś takie nowe nagrania. Natomiast też tworzy swoją muzykę, pisze swoje teksty, pisze swoje aranże, więc no może za jakiś czas też powstanie jej płyta, jej jakiś nowy singiel, więc to jakby też zmierza, udział w takim programie też zmierza do tego, żeby za jakiś czas pokazać się w takiej swojej odsłonie, myślę, że też takiej, która będzie pokazywała Martynę jako ją, wykonawcę, który ma coś do powiedzenia, jako powiedzmy głos młodego pokolenia, czy po prostu artystę. No, ja mam nadzieję, że my będziemy wszyscy trzymać kciuki, będziemy kibicować, będziemy obserwować i śledzić kanały w social mediach, no i że będziemy mieli komu bić brawa w przyszłości. Trzymamy kciuki za Twój sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.